Dzisiejszą podróż zaczynamy spod naszego hotelu OUF The Blue Caps Elite Resort, gdzie udamy się na plażę Balos. Naszą podróż zaczynamy o godzinie 7, gdzie nasz autokar podjechał tutaj pod tą bramę i zawiózł nas o 160 km oddaloną plażę Balos do miejscowości Kisamos. Na drugiej krańcu Krety, gdzie z tego oto portu tutaj statkiem wypłynęliśmy w podróż półtora godzinną prawie na plażę Balos, omijając ten półwysep w koło, wpływając na plażę Balos, sumując tutaj przy tej plaży, mogliśmy przejść kawałek na nogach i tutaj na lagunie Balos popływać, nurkując. Następnym naszym punktem we filmie było przystanek Gamewusa, gdzie jest zatopiony wrak statku Dimitrios. I można tam też zajrzeć na, wejść na górę, na grecki kościół prawosławny i fortecę Gates. Tak to wygląda na mapach Google. A my udamy się już tutaj na plażę Balos za chwilę. Ale wcześniej udajemy się do portu Kisamos, gdzie odbywa się nasz start dzisiejszej wyprawy. Zapraszam do oglądnięcia filmu. Oto rozpoczynamy rejs na Gamewusa tym oto statkiem z portu Kisamos. Taką mamy kolejeczkę do statku na wejście i tym z wielkimi rogami będziemy statkiem płynąć Gamewusa. Ale idzie w miarę szybko. Jesteśmy już na statku, na którym weszliśmy, przechodząc przez badanie temperatury, sprawdzenie biletu i będziemy za chwilę odpływać. Tutaj jest pełno ludzi, teraz widokowy i coś mówią po grecku. Ten biały autokar tutaj to jest nasz.
słychać. Będziemy z tego biedy. Wypływamy z portu Kisamos. Płyniemy przez około 1,5 godziny przez piękną zatokę, w której można podziwiać imponujące krajobrazy składające się ze skał i zboczy, ogromne, błękitne morze i ukryte plaże. Będzie można również podziwiać ogromną jaskinię, o której twierdzi się, że była starożytną stocznią Tarsanas. Pod koniec zatoki można zaobserwować imponujące zjawisko geologiczne, polegające na tym, że kreta z biegiem czasu podnosi się od strony zachodniej, a zatapia się od strony wschodniej. Zjawisko to jest spowodowane przez wsunięcie części afrykańskiej płyty tektonicznej pod płytę euroazjatycką. Starożytną linię brzegową można odróżnić od dzisiaj jako czarny ślad wzdłuż skalistego wybrzeża. Dopływając do końca zatoki, statek płynie pomiędzy wyspą Agria Gramovousa i przyklątkiem wołka Tripititi. Już w tym momencie można podziwiać niesamowity krajobraz zdominowany w tle przez Valenti Ponicontinisi i lagunę Balos i Mary Gramovousa. Nasz statek zatrzymuje za około 20 minut w Gramovousa lub w lagunie Balos, w zależności od wybranej przez państwa trasy. Sel Verise Bar czynny jest przez cały czas trwania rejsu, dzięki czemu możecie państwo spożyć smaczny posiłek z orzeźwiającą sałatką z winem lub napojami bezalkoholowymi, kawą, lodami i tym podobne. Dodatkowy. Oto właśnie ta jaskinia Tarsanasa. Teraz opowiem o wycieczce na lagunę Balos. Balos znajduje się na liście najlepszych plaż na świecie. Ta egzotyczna laguna, plaża, która jest rzadkim zabytkiem przyrody, rozciąga się pomiędzy półwyspem Gramovousa i przylądkiem Tigani. Bez względu na to, jaką masę pozytywnych opinii państwo o Balos przeczytacie, ile imponujących zdjęć obejrzycie, nic nie zastąpi uczucia, które przeżywa się, kiedy się tam dotrze. Gdy po kąpieli w ciepłej, płytkiej, szmaragdowej wodzie będziecie państwo odpoczywali na przepięknej, rozległej, piaszczystej plaży z różowym odcieniem powstałym od niezliczonej ilości rozbitych muszli, gdy będą państwo podziwiali naturalne piękno krajobrazu, skał i zboczy wznoszących się ponad głową. Na piaszczystej plaży Balos rośnie szczególny rodzaj roślinności, krzewy, takie jak wrzos, jałowiec, tymianek, pistacja imponują kształtami i wzorami, nabytymi w trakcie prób uporania się z trudnymi warunkami środowiskowymi regionu, takimi jak silne północne wiatry i naturalna zmienność wydm. W okresach migracji spotkać tu można wiele gatunków ptaków, a mięczaki morskie z laguny nie występują nigdzie indziej na Krecie w takim składzie i ilości. Pobyt w tym egzotycznym miejscu zajmie około 3 godzin. Ze względu na bezkresne piękno i zachowany ekosystem zarówno Gramovousa, jak i Balos zostały włączone do Europejskiego Programu Ochrony Przyrody Natura 2000. Do ochrony środowiska naturalnego poza moralnym obowiązkiem zobowiązuje nas również nałożony ścisły krajowy i europejski system ochrony.
Na Palos zabranie się więc jakiejkolwiek formy zanieczyszczania, zbierania kamyków, skamieniałości, muszli, starożytnych artefaktów, roślin i chwytania zwierząt, kampingowania w nich przeznaczonych do tego miejsca, rozpalania ognia i palenia papierosów w zaroślach i na obszarze zarośniętym, jakiegokolwiek działania wymienionego przeciwko ochronie ekosystemu i terenów archeologicznych. Zarówno w Granveusa, jak i w Balos można wrócić na statek w dowolnym momencie, ale najpóźniej na 10 minut przed wypłynięciem. W tym oto momencie zaczynamy cumowanie w zatoce Laguny Palos, gdzie za chwilę zaczniemy podziwiać piękne widoki i piękną wodę w Lagunie Palos. Już przy samym cumowaniu piękne barwy Laguny Balos zapierały dech w piersiach, aż nie chciało się zejść ze statku. Przepięknie. Za chwilę wezmę kamerę pod wodą i będę pod wodą kręcił.
to jest przepiękne. Tam jest dalsza trasa na Czarna Balas. Ale ja tam nie wejdę. Piasek ogólnie różowy. Tutaj okolnie też piasek ogólnie różowy. Ja tam nie wejdę, bo tam bardziej jest kamienisto i wolę nie ryzykować, ale przepięknie i warto, naprawdę polecam. Jesteśmy na Balos, mamy tutaj duże sale. W tym momencie żegnamy się już z laguną Balos i płyniemy na drugą plażę. Wycieczka na wyspę piratów i Mary Grandveusa. Statek przybywa do małego portu w Grandveusa, gdzie pozostanie przez około 2 godziny. Położenie Grandveusa, kretyńska natura, legendy oraz bieg lat i upływ czasu przyczyniły się do stworzenia magicznej aury. Przepiękne są krajobrazy, jak również plaża wyspy z samotnym, uroczym wrakiem. W najwyższym miejscu wyspy, na szczycie stromej skały, na wysokości 137 metrów, znajduje się słynny zamek Grandveusa, zbudowany przez Wenecjan w 1579 roku. Zamek ten odegrał ważną rolę w historii regionu. Panoramiczny widok, efektowność i legenda o ukrytym skarbie piratów zachęca do odwiedzania zamku. Pieszo idzie się przez około 20 minut. Wymagane jest wygodne obuwie. Można również popływać w morzu w okolicy kościoła Agii Apostolon lub pozostać na pokładzie dla relaksu lub popływać wokół statku, wykorzystując dla rozrywki zjeżdżalnię wodną. W obszarze Grandveusa zarejestrowano do dziś około 400 gatunków roślin. Szczególne znaczenie mają 3 gatunki roślin, które rosną tylko w tym regionie. Pewien rodzaj stokrotki, dzika cebula i lepnica. Zarejestrowano również 98 gatunków ptaków. Liczba ta jest znacznie wyższa w okresie migracji, ponieważ obszar ten jest jedną z dróg wędrówek ptaków do i z Morza Śródziemnego. Po 2 godzinach pobytu w Grandveusa statek wypływa do laguny Balos lub z powrotem do portu Kisamos. Teraz sumujemy na wyspę piratów. Po wyjściu ze statku od razu udajemy się na plażę, mijając małą kapliczkę oraz zamek Grandveusa. Tak oto wygląda plaża piratów pod wodą. Tu
Tutaj możemy podziwiać widok plaży piratów od strony morza. A u góry widać zamek Grambeusa. Po 2 godzinach pływania w Zatoce Piratów przyszło nam się pożegnać z tą oto zatoką i z powrotem wracać na statek. Na statku, zmęczeni i głodni po podróży, przyszliśmy oto do tej restauracji zjeść sobie obiad i napić się napojów. Napoje i obiad mieliśmy w cenie biletu, więc mogliśmy wybrać to, co kucharz ugotował i co można było wybrać sobie z napojów. Z napojów było do wyboru Coca-Cola, Fanta lub woda mineralna zimna. Restauracja składała się z 2 pokładów. Teraz udajemy się na dolny pokład. W tej części restauracji widzimy, co jest serwowane. Obiady, desery, napoje, słodycze. A tutaj już mamy miejsca siedzące, gdzie można zjeść na spokojnie obiad, jak i zakupić jakieś pamiątki, tak samo na statku. W tym miejscu było bardzo chłodno, bo wiała klimatyzacja ustawiona za mną w tym miejscu. I to by było na tyle z podróży do Zatoki Balmów. Dziękuję za oglądanie filmu, jak i spędzony miły czas na podróży do Zatoki Balos. Pozdrawiam, tutaj wzięłem CHTV.